Zaczniemy. Szanowni Państwo, dzisiaj zaczynamy tutaj pod urzędem gminy, nie tyle pod samym urzędem, ale w miejscu, gdzie stoi nasz nowy maszt. Maszt flagowy, który został wybudowany w ramach programu pod biało-czerwoną. Jest to program prezesa Rady Ministrów, premiera rządu pana Mateusza Morawieckiego. Pan premier chciał, żeby w jak największej ilości miejscowości takie maszty zostały postawione, żeby takie maszty były wybudowane i żeby oczywiście na tych masztach powiewała flaga biało-czerwona, nasz symbol narodowy. Dzisiaj chcemy w taki bardzo uroczysty sposób podnieść flagę państwową właśnie na ten maszt, który jest zbudowany tutaj przy Urzędzie Gminy, w miejscu, gdzie jest, jak można zauważyć, siedziba władz naszej gminy, Rady Gminy, wójta. Tutaj jest nasze Centrum Administracji Publicznej w gminie Komarówka Podlaska. Chcemy to uczynić w tym bardzo ważnym dniu. W tym dniu, jakim jest Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to chyba najbardziej ważna data, najważniejsza data w całej naszej przeszło tysiącletniej historii. To Polska właśnie 11 listopada po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Zaczęła właśnie wtedy budować suwerenne, niepodległe państwo polskie, naszą ojczyznę. Dzisiaj świętujemy 104. rocznicę tego wydarzenia. I właśnie